moi drodzy, idę dzisiaj, słuchajcie, do nowego fryzjera. Już generalnie powinna pójść dawno, tylko się zbierałam jak sójka za morze. No i ostatnio polecili mi innego, na Chmielnej, tej od strony Żelaznej, że jest równie dobry co Garik. Powiem wam, że boję się strasznie, ponieważ do Garika mam już duże zaufanie. Wiem jak robić, zawsze mi się to podoba. A w tym momencie nie wiem co mnie czeka. Czekajcie, bo muszę przyjść przez ulicę. Być może wrócę zaraz do Garika z podkulonym ogonem, ale liczę na to, że może nie będzie tak źle, ponieważ no naprawdę salon też ma bardzo wysokie opinie. I co ciekawe, też ostatnio polecała go Zuzia z La Makeup, to taki trochę jakby znak, szczególnie, że mi go poleciła koleżanka. No zobaczymy, ceny są niższe, niewiele, ale zawsze, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Muszę na pewno zrobić ten odrost, bo już jest za duży. No mieliśmy to zrobić ostatnio z Garikiem, ale nie zdążyliśmy. Także no zobaczymy. Odezwę się do was już po i wtedy ocenimy, czy lepiej jednak inwestować w Garika, czy można spróbować czegoś innego i się nie zawieść. Właśnie skończyliśmy. Schodzę po wyjątkowo krętych schodach kamienicy, ale jakoś nigdy nie miałam przekonania do kratek, do wind w takich starych kamienicach. Powiem wam, że wizyta trwała 3 godziny, bez 14:35, a byłam jakoś tak bodajże 11:20, ale troszkę porobiliśmy. Włosy są pięknie ułożone, są pięknie odżywione. Także generalnie wszystko jest jak najbardziej na plus. Właśnie zależało mi mocno na tym odroście, który jest naprawdę rozjaśniony. Może one tutaj dobrze widzicie, że są takie przebłyski. Jeszcze będziemy na nim pracować. Czy wrócę? Możliwe, że tak. Troszkę skróciłam, zrobiłam sobie grzywkę. Na pewno jest jakaś różnorodność, jest inaczej niż było u Garika. Może się na pewno do tego koloru jeszcze przekonać. Czekajcie, bo muszę się zastanowić, jak są wyjść. Uwielbiam takie bramy w kamienicach, bo nigdy człowiek nie wie, jak z tego wyleźć. No ale generalnie jest na plus. Hejka kochani, witajcie w kolejnym dniu. Powiem wam, że już jestem po takim jakby wstępnej analizie, podsumowaniu mojej wczorajszej wizyty u fryzjera. Jak wiecie, mamy włosy związane, ale to głównie też dlatego, że jest strasznie gorąco, a jak coś gotuję, jak sprzątam, no to po prostu potrzebuję czuć się swobodnie, nie żeby te włosy mi leciały na twarz i nie po prostu obklejały całą. Ale generalnie tak na spokojnie przyjrzałam się już w domu, przeanalizowałam cały tam pobyt i obawiam się, że chyba jednak już do tego salonu nie wrócę, dlatego że to, co chyba mnie najmocniej zraziło i uprzedziło do niego, no to już abstrahuję, że nie do końca ten kolor jednak jest taki jak chciałam, bo jest bardziej blond, co zresztą widzicie, aniżeli popielaty. Ten odrost też nie do końca jest zrobiony tak jak chciałam, czyli nie jest do końca tak jasny jakbym chciała. Myślę, że to też można by było osiągnąć z czasem, bo też w sumie nie wiem jaki efekt uzyskałabym teraz u Garika. Niemniej jednak to co... i samo strzyżenie jest super, strzyżenie mi się podoba bardzo, to skrócenie tutaj po bokach jednak dodaje takiego akcentu, takiego smaczka. Niemniej jednak, tak jak zaczęłam mówić, to co mnie najbardziej zraziło, to fakt sposobu farbowania włosów. A mianowicie, pierwszy raz spotykam się, jak już byłam u tylu fryzjerów, tyle razy włosy farbowałam, żeby ktoś najpierw te włosy natapirował, tak żeby nie farbować całości, a dopiero potem rozczesywał je na mokrych włosach. Nie będę wam mówić jaki to jest ból, bo ból jest ogromny. Nie tapirowanie, bo tapirowanie to ok, ale potem to rozczesywanie cienkim grzebieniem było dla mnie po prostu udręką i nie ukrywam, że nie chcę nawet myśleć ile włosów straciłam, bo podejrzewam, że bardzo dużo, bo zazwyczaj też jak wracam od fryzjera i łapię te włosy to są gęste, teraz takie łapy to są po prostu, jest ich niewiele. Więc podejrzewam, że straciłam ich bardzo dużo, no bo jednak takim szarpaniem, wiecie, przy tapirowaniu robią się kołtuny, szczególnie, że miałam całą głowę potapirowaną praktycznie, więc no to mnie zraziło, szczególnie, że nawet już potem przy czesaniu, kiedy już było samo układanie tych włosów po strzyżeniu, po prostu mnie już bolała skóra głowy od tego ciągnięcia i to mnie chyba najbardziej zraziło, bo tak jak mówię, no nigdy czegoś takiego się nie, z czymś takim się nie spotkałam. I nie wiem, dla mnie wyjście do fryzjera, szczególnie, że wczoraj też wydałam 500 zł, to jest jednak ma być przyjemność, a dla mnie tą przyjemnością nie było. Raz, że wróciłam zmęczona, bo te upały są straszne, to jest praktycznie centrum miasta, bo są, tak jak mówiłam, jest na Chmielnej, niedaleko dworca centralnego, z tym, że na Chmielnej od Żelaznej, o tym też wam wczoraj mówiłam. I jeszcze tam zaszłam kilka miejsc, więc po prostu byłam umęczona strasznie, byłam głodna, bolała mnie głowa i dosłownie ich przenośni, bo skóra głowy też mnie nadal bolała. No nie, nie wrócę. Różnica w sumie w cenie już jest niewielka, bo u Garika za tą, no u niego się jeszcze osobno bym płaciła za strzyżenie. Tutaj strzyżenie miałam praktycznie w cenie. No u Garika bym musiała dopłacić kolejne 200 za samo obcięcie włosów, więc no nie. Nie. Pomimo ceny, że jest niższa, poszukam jeszcze innego może, ale naprawdę jestem tak zadowolona z tego, co robi Garik, jak farbuje mi te włosy, że tutaj już byłam zestresowana 2 dni wcześniej. Jaki efekt uzyskam? Nie jest zły, tak jak mówię, bo jest spoko. Jak umyję jeszcze włosy, użyję swojego fioletowego szamponu, więc ten kolor będzie bardziej popielaty. No niemniej jednak chyba po prostu wracam do Garika i będę szła z uśmiechem i z uśmiechem wychodziła. Miały być refleksy, no tak jak mówię, refleksów nie ma, kolor jest jednolity, także... Strzyżenie super, no to koloryzacja nie do końca zgodna z moimi oczekiwaniami i może bym była bardziej zadowolona, gdyby nie metoda. Także no tutaj niestety minus, aczkolwiek i tak wam podlinkuję tego fryzjera, no bo mówię, sam salon bardzo fajny, w takim starodawnym klimacie, stara kamienica, wysokie sufity, postarzane drewno, ale generalnie no ja chyba, nie wiem, waham się, bo niewątpliwą zaletą jest cena, ale no sam efekt. Jeżeli ktoś chce mniej przekombinowane metody farbowania niż ja, to myślę, że będzie zadowolony. No mówię, to tapirowanie mnie najbardziej chyba zniesmaczyło i sprawiło, że jestem taka najbardziej niezadowolona z tego powodu. Ale abstrahuję, zrobiłam sobie wczoraj zamówienie na Jaro, bo wracam do moich słodyczy, które mi się skończyły, słodyczy bez cukru. Bo naprawdę są nie dość, że pyszne, jest dużo nowości, no to jeszcze mam ten efekt nieposłodzonych słodyczy i generalnie to jest jedna rzecz. Planuję zakup nowego sprzętu do domu, najpierw pożyczę od mojej mamy, ponieważ już ma. Chodzi o parowego mopa Viledy, ponieważ niestety nasze panele zaczęły się podnosić, wybrzuszać w niektórych miejscach, dlatego że też podchodzi pod nie woda, kiedy je myjemy. Więc to też jest minus, jednak przy takim parowaniu, kiedy możemy ustawić sobie poziom pary, ta ilość wydzielanej wody jest mniejsza. Ale ponieważ to też jest zakup rzędu no 300 zł, bo generalnie planowałam kupić sobie robota mopującego od Xiaomi, ale dużo osób, większość osób w sumie pisze, że o ile sprzątanie jest ekstra, o tyle mopowanie to jest po prostu przetarcie lekko wilgotną ścierką, to jest po prostu bez sensu. A tutaj przy mopie parowym przy okazji możemy sobie odświeżyć i dywany, akurat ja mam jeden kudłaty, więc nie odświeżę, ale po prostu też zabijamy te bakterie z podłogi, gdzie przy pancake'u, który wiadomo deptuje w różne rzeczy, a potem roznosi to po mieszkaniu, będzie super sprawą. I to tak, ale robię właśnie deser i chciałabym wam go pokazać, a są to brzoskwinie zapiekane pod kruszonką, też w wersji fit, także już wam pokazuję. Pokażę wam cały plac boju. I tak, zacznę od tego, że mam tutaj 5 brzoskwin i miałam jeszcze wolne luki w moim naczyniu żaroodpornym, przy okazji pokażę wam moje paznokcie. To jest zwykła baza, taka wiecie, do hybryd, plus taki... Lili Lolo chyba tak się nazywała ta marka, pyłek jak gdyby, no nie pyłek, taki po prostu top z drobinkami, to się oczywiście już zdążyłam pociąć wczoraj, na szczęście lekko, no, ale bardzo fajne paznokcie, bardzo tak delikatnie i subtelnie wyglądają. Ale wracając do przepisu, brzoskwinie wydrążyłam trochę środki, tak jak widzicie tutaj po pestkach i zrobimy do tego kruszonkę. Do kruszonki musimy użyć 5 łyżek cukru. Ja dałam nie do końca 5 łyżek cukru generalnie trzcinowego. Ja dałam 3 łyżki cukru trzcinowego, tutaj mam erytrytol i po prostu chciałam, żeby było mniej słodkie. Dajemy pół łyżki, pół szklanki pół szklanki, nie, 1/3 szklanki płatków owsianych. Ja dałam trochę więcej, bo mi zależy, że było dużo płatków owsianych. 2 łyżki mąki, dajemy też cynamon, 1/3 łyżeczkę, dam też trochę więcej. I dajemy również jakieś orzechy. Przepiski są włoskie albo pekan, ja dam orzechy nerkowca, ponieważ też się łatwiej blendują. I do tego dodajemy 2 łyżki masła i to po prostu zapiekamy w 180 stopniach. Zobaczymy, czy będzie smaczne. Taki jest mój pomysł na deser. Bardziej fit, chociaż trochę ta mąka tutaj psuje efekt. No ale generalnie reszta jest rzeczy zdrowa. Cukier trzcinowy też nie jest jakiś taki mocno kaloryczny, plus ten erytrytol, który w ogóle jest zdrowy. Ale pamiętajcie, że erytrytolu nie możemy dać za dużo ze względu na to, że jest w dużych ilościach szkodliwy i może powodować ekscesy żołądkowe. No ale generalnie brzoskwienki są super, udało mi się trafić w miarę miękkie, ale nie są niestety zbyt słodkie, dlatego nie zmniejszałam ilości cukru. Jak skończę, to Wam powiem, jak smakują. Ja planuję podawać ze skyrem, ponieważ skyr to jest też jogurt wysokobiałkowy, więc dodatkowo taki smaczek będzie do całości. Także potem się do Was odezwę i powiem Wam, jak to smakuje. Dzień dobry, rano, ja jeszcze taka kompletnie niezebrana, ale już wróciłam z zakupów. Pokażę Wam, znaczy chciałam Wam pokazać, bo wczoraj tego nie nagrałam, jak pyszne, znaczy tego nie zobaczycie, tylko gwarantuję Wam, że są pyszne i jak ostatecznie wyszły te brzoskwinki, bo naprawdę warto je zrobić. Oczywiście przepis zostawię Wam pod filmem, bo naprawdę, słuchajcie, są przepyszne. Ta kruszonka dzięki orzechom, ja tak jak Wam mówiłam, nie dałam włoskich, bo bałam się, że będą gorzkie, dałam nerkowce, jest naprawdę delikatna, jest słodziutka, możecie dać troszeczkę mniej cukru, ale jeżeli macie twardsze brzoskwinie, które mogą być kwaśne, no to radzę Wam uważać, zawsze można spróbować po prostu, jak będziecie wydrążać trochę środki z tych brzoskwiń, warto trochę spróbować, żeby sprawdzić, czy są po prostu słodkie. Jeżeli są słodkie, dajcie mniej cukru, jeżeli są kwaśne, tak jak te moje, które miałam, lepiej je po prostu nie zmieniać tych proporcji, tylko na przykład zamienić słodkie. Słodzidło, czy na syrop klonowy, czy na miód, czy tak jak u mnie było to erytrytol, więc to już zostawiam Wam, ale naprawdę warto zrobić ten przepis, bo jest mega szybki. Jeżeli będziecie robili kruszonkę tą owsiano-orzechową blenderem, takim ręcznym, wiecie, co się taki zupy tym rozgniata, na zupę krem, to uważajcie, ponieważ to tak w związku z tym, że tam jest to masło bądź olej kokosowy, w zależności co dacie, tak się mocno zbryla, że może Wam po prostu spalić się blender ręczny, więc na to uważajcie. Lepiej sobie tam co jakiś czas to zeskrobać z wnętrza ostrza, znaczy tam, gdzie jest ostrze, żeby po prostu, no nic się tam blenderowi nie stało, ale naprawdę wystarczy chwilka i to się pięknie blenduje. Ja Wam pokażę teraz te brzoskwinki. Przy okazji właśnie wróciłam z zakupów, tak jak powiedziałam, i spójrzcie, jakie jeżyny kupiłam wielkie. No dawno takich jeżyn wielkich nie kupiłam. Co prawda one są od mojego osiedlowego warzywniaka, który jest piekielnie drogim warzywniakiem, naprawdę jest piekielnie drogi, bo za taki koszyczek dałam 10 zł. Ale spójrzcie, jakie te jeżyny są wielkie, naprawdę, no. I pomidorek, soczek pomarańczowy do śniadania i bułeczki świeże, grachanki. A tak wyglądają moje brzoskwinki. Już zostało pół, bo wczoraj pół zjedliśmy. Naprawdę kruszonka ma dużo orzechów. Ja też tak mocno, bardzo drobno nie blendowałam, bo to nie o to chodzi, żeby to kompletnie smaku i wiecie, takiej struktury nie miało, bo fajnie, żeby coś chrupało w zębach. Fajnie się przerumieniła, brzoskwinki są mięciutkie. Nie polecam tych paraguajo, tych płaskich UFO, bo są twarde, nie zmiękła. Tutaj miałam te kawałki takie, to nie zmiękły. Natomiast te półeczki są pyszne, są pachnące cynamonem. Naprawdę rewelacja, bardzo Wam polecam. Co ciekawe, Maciek powiedział, że ta wersja jest, łącznie z kruszonką, jest lepsza niż z tych owoców zapiekanych, a tamte były pyszne, więc wyobraźcie sobie, jak smakują te. I przy okazji pokażę Wam, bo też przyszło przed sekundą moje zamówienie, czy mam nawet kuriera na dole. Zrobiłam kolejne zamówienie Biaro, co zamawiałam. Zamówiłam nowe batony kokosowo-karmelowe. Zamówiłam sobie też inną wersję, bo tam są oj. To są takie cukierki, bardziej batony, a to są ciasteczka. Też kokosowo-karmelowe, ja tutaj uwielbiam karmel, te bułeczki, które zamówiłam. Też kokosowe, takie typowo kokobar, zwykłe białe, bez cukru. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli lubicie słodycze i ciężko Wam odmówić, a chcecie coś zjeść sobie słodkiego, to naprawdę Jaro ma super słodycze. Oczywiście moje kochane karamel krasze. migdałowe sobie zamówiłam czeka. Takie owsiane klasyczne, z pistaszkami karmelowe. Dwie paczki. No i w gratisie dostałam jeszcze czekoladowe. Za zamówienie zapłaciłam prawie 200 zł, czy nawet ponad 200 zł. Od 150 jest darmowa dostawa, więc warto... To są dość drogie rzeczy tak naprawdę, więc warto po prostu zrobić takie troszkę większe. Naprawdę to na długo starczy, a jest po prostu przepyszniaste. Ja się teraz będę brała już za śniadanie, bo się muszę zaraz zebrać, ponieważ wychodzimy tak no, dopiero za jakieś 3 godziny, 4, no ale muszę się też za chwilkę zebrać, jeszcze mam wczorajszą koszulkę nawet na sobie, bo wkładałam już tak byle tylko szybciej. I co? I chyba żegnam się z wami, bo ten vlog już trochę będzie trwał, więc ja stwierdziłam, że będę robić wam takie krótsze. Muszę się wziąć za robienie porządku w szufladzie z kosmetykami, może zajmę się tym na dniach, więc to też wam nagram, bo wiem, że lubicie takie filmy, a to co się tam dzieje to pozostawia wiele do życzenia. Także na dzisiaj się z wami już żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie.